Dzisiejszy koncert został zorganizowany z inicjatywy marszałka województwa podkarpackiego, pana Władysława Ortyla oraz wojewody podkarpackiego, pani Ewy Leniart przy współpracy Filharmonii Podkarpackiej imienia Artura Malawskiego i Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Oczywiście jest dla mnie zaszczyt, że mogę razem z panią wojewodą współorganizować ten koncert i wziąć w nim oczywiście udział. Poświęcony on jest wybitnej postaci niezłomnego kapłana, arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w setną rocznicę jego urodzin. Uczestnicząc, chylimy czoła przed dokonaniami księdza arcybiskupa, duchowego przewodnika tysięcy wiernych Kościoła katolickiego, człowieka, który zapisał się na kartach historii polskiej i podkarpackiej ziemi. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że decyzją Sejmu arcybiskup Tokarczuk jest jednym z patronów w 2018 roku w całym kraju. Podobnie uczynił to sejmik województwa podkarpackiego, chcąc podkreślić zarówno historyczną, jak i ponadczasową wartość życia wybitnego hierarchy Kościoła katolickiego i patrioty. Sejmik ogłosił rok 2018 na Podkarpaciu rokiem arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Jest wielką radością to, że możemy spotkać się wokół tak niezwykłej postaci, jaką zapewne, jak wszyscy wiemy, był ksiądz arcybiskup Ignacy Tokarczuk. Był rzeczywiście niezwykłym patriotą. Sprawa ojczyzny leżała księdzu arcybiskupowi głęboko na sercu. Myślę, że dobrze się stało, że tutaj zabrzmią, o ile się zorientowałem, treści patriotyczne nawiązujące do naszej ojczyzny. Jesteśmy częścią całości. Żaden kraj nie jest samotną wyspą, samotną wyspą nie jest i Polska. Pierwszym czynnikiem, który będzie miał ogromny wpływ na rozwój Kościoła i religii na świecie i w Polsce, jest stopień przezwyciężenia kryzysu kultury, zwłaszcza zachodniej, która promieniuje na cały świat. Na zewnątrz zachowuje spokój. Może nikt nie zauważy nawet, jakie walki toczą się w duszy. Modlę się do Ciebie, Jezu, bym cenił ciche i nikomu nieznane życie. A tymczasem od czasu do czasu wielka burza wybucha w duszy. Znika wtedy wszelki pokój i radość.